strony Gangirl i w dzisiejszym odcinku pokażę wam. Najpierw powinniście wiedzieć, jak Kenzie wygląda. Tak wygląda. Wygląda trochę przerażająco, trochę dziwnie, ale w każdym razie nie jest specjalnie trudne. Najlepiej, jeśli chcemy się rozciągnąć do ugięcia, to musimy zrobić mostek. Jak chcecie, możecie zrobić z leżenia. Siedzenia. Albo ze stania. Skoro już przełamaliście pierwsze lody, to zapraszam na syrenkę. Syrenkę robimy w ten sposób. Kładziemy biednicę na ziemi. Nogi mamy złączone. Nie możemy ich ze sobą zdzierać, ani robić czegoś takiego. Muszą być koniecznie złączone. Wychylamy się w tył i dotykamy stopami głowy. Poprawna syrenka jest wtedy, kiedy uda nam się włożyć pięty do oczodołów. Teraz złapcie się ściany i spróbujcie zejść po niej do mostka. Pochylcie się w przód i wyprostujcie kolana. Muszą być jak najbardziej proste. Teraz spróbujcie zrobić to do tyłu. Trzymajcie jedną ręką ściany, a drugą schylajcie się w tył. Wykonajcie następujące ćwiczenie. Miednicę oczywiście połóżcie na ziemi. Nachylcie ciało na tyle, żeby unieść i nogi, i ręce. Trzymajcie nogi pod czymś, na przykład pod łóżkiem albo pod krzesłem, żeby mogły utrzymać ciężar waszego ciała. Musicie wygiąć się na tyle, żeby w miarę dotknąć nóg. To będzie trudne. Jakąś miękką powierzchnię, materac albo łóżko. Weźcie coś w rodzaju zamachu i zobaczcie. Spróbujcie zrobić coś podobnego na podłodze albo na dywanie. W każdym razie na czymś twardszym, tylko że nie bierzcie już zamachu, bo możecie sobie bardzo opatrzyć drogę. Pokażę wam jak. Udało nam się to zrobić i się nie zabiliście, wyszło. To pokażę wam teraz, jak dojść do tego troszeczkę łagodniejszą drogą. Najpierw musicie zrobić mostek, a następnie położyć po prostu przedramiona na ziemi. Później dopiero zrobicie za kostki. Pierwszy i drugi. Przepraszam, że ten odcinek pojawia się o tydzień za późno, ale nie miałam czasu, żeby go zmontować. A po drugie, wiem, że prosiliście mnie w komentarzach o zrobienie paru innych pozycji, takich jak na przykład kwiat lotosu. Po prostu nie miałam czasu, żeby pomyśleć nad specjalnymi ćwiczeniami rozciągającymi do tych pozycji. Tak więc powiem wam tyle, że piszcie swoje propozycje do nowych odcinków, a ja postaram się je zrealizować, ale również będę robiła rzeczy, na które po prostu mam ochotę. Dzięki za tydzień i tym razem obiecuję, że nagram.